Siemka, tutaj Miedzian Obrody. Zapraszam was na kolejną grę z mojego i mam nadzieję waszego dzieciństwa, czyli Robin Hood, Legenda Sherwood. Giereczka od studia Spellbound, troszkę w rzucie izometrycznym, co zaraz zobaczycie, z taką fajną kreskówkową kreseczką. A więcej tego zobaczycie po intrze, na które was serdecznie zapraszam. Widzimy się w grze. Masz szczęście, że na tym poprzestaniemy, kmiocie! Panie! Błagam! Nic już nie mamy! Milcz, kobieto! Mamo! Sama tego chciałaś! Co? Tam! Brać go! Lepiej zrobisz, jeśli mu to oddasz. Miej litość, mój panie! Mój panie! Dosyć, no już, odejdź! On tu wróci. Tacy zawsze wracają. Zawsze. Szeryf Nottinghamu nigdy się nie podda. Ależ podda się. Bo król powróci, zanim ta strzała dotknie ziemi. Ale kim? Kim jesteś? No to jesteśmy po intrze. Mam nadzieję, że się podobało. Mówiłem, kreskówkowa trochę grafika, co bardzo lubię. Cechuje to mocno gry z tamtego okresu. Piszmy sobie Miedziano Brody. I zrobimy grę na poziomie średnim, co będzie dość mocnym wyzwaniem. Tutaj jak zobaczycie, Robin Hood... Albo dobra, nie uprzedajmy faktów. Postaram się, żeby ta seria była jeden odcinek, jedna misja. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I tutaj widzicie widok, gdzie poziom. Te pieniądze, które się przydadzą pod koniec. Uratowane życia, postęp, czas trwania. Więc zacznijmy tą przygodę. Młody Robin z Locksley wiele lat temu porzucił swoje ukochane ziemie, aby razem z królem Ryszardem Lwie Serce wziąć udział w krucjatach. Po powrocie okazało się, że koniec wypraw nie oznacza końca kłopotu, bowiem podczas nieobecności Ryszarda władzę przejął jego brat, książę Jan bez ziemi. Że on miał taki przydomek, to nie wiecie. Dzięki temu szerokie pole do popisu ma teraz szeryf Nottingham, który bezkarnie wykorzystuje swoje stanowisko, aby nakładać na wieśniaków coraz większe podatki. Robin jednak od razu zorientował się, że nie wszyscy wasale chylą czoła przed nowym władcą. Co gorsza, Robin dowiaduje się o śmierci swojego ojca, o Lorda Locksleya. Śmierć Lorda i nieobecność Robina wykorzystał podstępny szeryf. Ogłosił wszem i wobec, że wszyscy Locksleyowie nie żyją i w imieniu króla skonfiskował ich ziemię. Pozbawiony ojcowizny i określonemu majątkowi, Robinowi nie pozostaje nic innego do zrobienia, jak odwiedzić swojego ojca chrzestnego w Lincoln. Lincoln. Robin spędził tu większość lat swojej młodości. Mieszkał u dobrego przyjaciela swojego ojca, Lorda Godwina.
który nauczył go jak walczyć i jak posłużyć się łukiem. Takie sprzymierzenie byłby mu obecnie potrzebny. Kiedy Robin dociera do zamku, spotyka go bardzo miła niespodzianka. W zamku kłębią się ludzie w barwach szeryfa Nottingham. Musimy odnaleźć Godwina. Miejmy nadzieję, że ludzie szeryfa nie rozpoznają w zakapturzonym mężczyźnie Robina. No właśnie, widocznie taki trochę twierdzon zalatujący i postacie w intro też. Historia Robin Hooda była opowiedziana już na tysiące sposobów. To są jeszcze czasy, gdzie Robin był heroiczny, nie zabijał nikogo, bo tak. No. Pierwsze misje mają charakter samouczkowy, więc to wam wszystko tutaj pokażę. I na zdwojach dowiadujemy się różnych rzeczy. Więc tak, warto pozwolić strażnika silnym ciosem. Im większe gwiazdki na głowie, tym dłużej nieprzytomny. Ale zawsze możemy go walczyć na miecze. Nie chcę tego czytać już w całości, bo tych zwoi będzie dużo. Walka ma w ogóle bardzo ciekawą mechanikę, bo tutaj rysujesz ciosy. Gdzie masz pchnięcie, cięcia i ósemeczka, to jest cios specjalny. O, jeden teraz problem. Przylutujmy mu. Po bluszczu się można wspinać. Tak, po bluszczu się można wspinać. Tutaj jest w ogóle cała mapeczka. A to nie pamiętam, to były chyba podpowiedzi. O, tu jest mapa całego naszego zamku i zamku i okolic. Możemy sobie oddalić widok, ale jakoś nigdy nie lubiłem oddalać. No, zamknij mapę. No. W tych tutaj domach, co widzicie, też się możemy chować, tylko zawsze jest ryzyko, że tam ktoś siedzi, to po pierwsze. Po drugie, tak widzieliście takie, o, tak macie tutaj zacienione postacie, to tam ktoś jest, ale jeszcze nie wiemy kto. Na razie uciekamy na górę, tu jakiś kmiotek sobie chodzi. No, wskakuj. Czerwone zwoje to jest coś ważnego. Banda nierobów. No, banda niekompetentnych głupców, ostrzegam, nie dostaniecie nic do jedzenia, dopóki nie zobaczę strzałę w samym środku. Raz, dwa, do roboty. No, i to nas uczy, że Robin może strzelać z łuku. Więc wybieramy strzałę, przycelować, pyk. Wreszcie, to na cudowny strzał, na co się gapicie? Słowo się rzekło, wszyscy do kantyny. Swoją drogą, ta stylowa Robina mi przypomina bardzo dobry film Robin Hood faceci w rajtuza. Kto oglądał, pisze w komentarz. No, żebracy. Mamy sakiewkę, możemy dać im trochę pieniędzy, mamy chyba 100 funtów i oni nam nowe zwoje dadzą w różnych miejscach, coś ważnego. Tak, niektóre postacie mogą skakać po dachu. Więc sobie teraz to wykorzystamy. Po co skakać, jak jest drabina? Tak, jeszcze wam pokażę, tu się można schować w kibelku i nas nie widać, idziemy podnieść zwój. Tutaj są kolejne strzały i trzech cepów do zabicia. No właśnie tak, mamy sakieweczkę i sakieweczkę możemy rzucić między wojaków i oni się o to będą kłócić. Pokażę wam jeszcze żebraka, żebrak to robi tak. Weź tę sakwę, dobry człowieku. Dziękuję, coś wam powiem. No i nam się gdzieś też zrobił zwój na czerwono. O, widzicie, na dachu. Więc zaraz go weźmiemy, a pokażę tą sakieweczkę, bo... A, sakieweczkę oddałem. Widzicie, jest babeczka i jest trzech żołnierzy. No, kolejna sakieweczka. I możemy im rzucić. O nie, nic mi nie zostało. Co jest? A, pieniądze! Nie dotykaj, to moje! Czekamy, aż ci się będą kłócić. Idziemy mu przylutować. O, jeden problem mniej. Czy możemy? Nie możemy ich dobijać, ale możemy ich właśnie tutaj okradać. Tego na szczęście nie muszę. Dobrze, i wracamy tutaj na ten dach, bo chcę zobaczyć, co on tutaj ma. Jak oni się obudzą, to będą mnie szukali. Godwin jest chyba gdzieś tutaj. Chyba uważa, żeby ten się nie obudził. I tak, im to będzie później, ale im mniej zawijemy, tym będziemy mieli więcej ludzi w naszej wesołej kompanii.
O, widzicie, tak. Czyli tutaj jest kasiora, mówisz? Tutaj na wieży się zorientował, że coś jest nie tak. Poczekamy, aż on przejdzie. Tak, i możemy być na wieży. I idziemy mu lutnąć. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Następny! I Godwin, nie wiem, czy nie był tu. Nie no, tędy jakoś muszę przejść. Co łaska! Uhuhuhu, szybko z tym. Na stół mogę skakiwać, ale nie ma takiej najmniejszej potrzeby. Jeszcze nigdy nie skorzystałem ze wskakiwania na stół. O jeden problem mniej. I ja tak mogę iść i wybijać. Ale po co? Jeden sekrecik w tej misji jest i to wam pokażę. Tak, ten mężczyzna to nikt inny, tylko Edward, jeden ze służących Godwina. Robin za młody dobrze go znał, prawdopodobnie będzie w stanie powiedzieć, gdzie można znaleźć Godwina. Gadaj, waść. Ach, panie Robinie, czy to pan? Tak się cieszę, że pana widzę. Szeryf ogłosił, że zginął pan podczas krucjaty, więc to stary, Statley miał rację. To było kłamstwo, żeby szeryf mógł przejąć pana ziemię. Oznacza to jednak, że jest pan w wielkim niebezpieczeństwie. Nie, panie, nie wiem, gdzie jest Sir Godwin. Zniknął, a ludzie szeryfa przejęli zamek, aby go szukać. Tak przynajmniej twierdzą. Obawiam się jednak, że spotkała go jakaś krzywda. To może się również trafić panu i że nie opuści pan tego miejsca. Szeryfowi chyba nie spodoba się fakt, że pan wrócił. Proszę słuchać, przekażę wieści mojemu synowi, który mieszka w wiosce na zachód od zamku. On pomoże wam uciec, panie. To wszystko, co mogę zrobić. Niestety w zamku musi pan się wydostać na własną rękę. Powodzenia, panie Robinie. I musimy dojść do tego źródła. Zobaczymy. Tak, tutaj sobie wyjdziemy. Szkoda, że tutaj... Numerycznie to ja wiem, że ja mogę zmieniać... O, tutaj na dziedziniec możemy jeszcze wyjść. Zobaczymy, co tu się dzieje. Rycerz. Stój, broń się. Kniecie. To wszystko całkiem nieźle. I ósemeczka. Całkiem nieźle. Silny jest gnojek. Całkiem obrona nieźle, to twoja mocna strona. No. I kosztem życia mamy pokaźny zastrzyk gotówki. Ludzie się zaczynają budzić. No właśnie. Z zamku chyba wyjdziemy głównym wejściem. Nie no, muszę iść... Właśnie tędy. Czyli widzicie, rycerza nie pamiętałem. Oj, zakieweczka. Temu lutnąć, kusznikowi. Następny. Dobranoc. Najlepiej każdego jest ogłuszyć i zlutować. Mamy kasiorę. A to jest jakiś kmiotek po prostu. Kmiotek roztropek. Którędy ja tutaj dojdę? Zobaczymy. O, widzisz. To chyba niemożliwe. Czyli żeśmy się przeszli po sakieweczkę. Ale dobrze, eksplor zawsze popłaca, jak mawiał Rojo. Więc teraz tutaj... Czy jemu mogę coś zrobić? Nie, on sobie po prostu biega. Co łaska, moi drodzy panowie, co łaska! Ten u góry coś zajrzał, niedobrego. Dobrze, Robin idzie tędy. Tędy? Aha, dobrze.
Chyba się schowamy, bo ten gdzieś biega. W ogóle to ja mogę przyjść właśnie na kucaka. Tylko idziemy wtedy dużo wolniej. Kto teraz? O właśnie. Nie podoba mi się, że ja mam tak mało życia w tym momencie, a chciałem wam jedną rzecz pokazać. Chodź tu. Pokazać, bo tutaj gdzieś, tutaj właśnie jest kilka żołnierzy. Następny. O tak. Opuścić most. I możemy wyjść. Więc ci są ogłuszeni, bardzo dobrze. Ten zaniepokojony. A jeszcze nie mamy ziomeczka, który nas może uleczyć. Robin, gdzieś ty jest? Którędyś ty chciał iść? Pójdziemy w prawo, bo jednak wam to pokażę. Zaryzykujemy. Tylko niech ten odsłonięty mi stąd pójdzie, bo jedna osoba jednak mi różnicę zrobi. Zawsze mam sakiewki. Dobrze, skradajmy się. Widzicie, jest czterech pachołów niebieskich, którzy go chcą tutaj. Chcą mu tutaj zrobić coś nieładnego. O, właśnie. Masz sakieweczkę? Dobrze, więc naucznika nie zrobimy. Broń się. To boli! Dopadnę cię! To boli! Dzielnie walczy. Pięknie. Śpieszy mi się trochę, bo jednak chcę. Jeszcze następny idzie. To boli! O, proszę, moneta! Zwycięstwo! Dobrze. Jeszcze ci broń się. Ostatni. No, więc szybko ich złupić. A z tamtym gościem pogadamy później. Ci są wybici. Mam bardzo mało zdrowia. Tak wam człowiek chce pokazać niuanse nawet pierwszej planszy, że są lekko ukryte rzeczy. Nie mogę w niego wystrzelić na razie. No wal! Trzeba odrobinę po cichaczu, tak, tu jest dużo wojaków. Szkoda, że ja strzał nie mogę odzyskiwać. To chyba też jest żołnierz. Tak. Jak tutaj, tak, to też jest żołnierz, więc sobie przylutujemy. Tam romansują.
Broń się. Kurde. Na szybkiego wybity. Więcej strzał. Ale mam bardzo mało życia, więc to muszę robić na ostrożnym. Przycupnijmy zda krzaczka. O, było coś, było. Co jest? A, pieniądze? Ty już miałeś! O! Co on wyprawia? Leży. Jeszcze dobra, zobaczysz. Ten dostanie walkę wręcz. Jeszcze nie, nie możemy ich określić. Robin! Czemu mi się odhacza? Nie, możemy jeszcze okraść. No to jesteśmy w domu. I tak, najpierw idziemy do tego uratowanego. Jeśli to nie Robin Hood. Dzięki twojej pomocy udało mi się uciec z moim prześladowcą. Nie wiem jak ci dziękować. Moment, wiem, weź ten talizman. Dostałem go od mojej babci. Powiedziała, że dzięki niemu nawet z poważną raną uniknę śmierci. Weź go, ochronić się przed najgorszym. Ale pamiętaj, aby odzyskać siły, któryś z twoich przyjaciół będzie musiał przy tobie czuwać. Że będzie sam ta czterolista konicza, nie zda się na wiele. Właśnie, jest koniczynka. Dzięki której, nawet jak stracę życie, to przeżyję. Panie Robinie, otrzymałem wieść od ojca. Przygotowałem już wszystko, co może pomóc panu opuścić Lincoln. Ach, to za czasy. Podatki są nie do wzniesienia, a ludzie szeryfa szukają wszelkich sposobów, aby napełnić swoje kieszenie. Jedynie odważny Statley próbował się przeciwstawić ich grabieżczym planom, ale został pojmany i czeka go egzekucja w Nottingham. Tak, to naprawdę smutne czasy. Kiedy tylko będzie pan gotowy do drogi, proszę mi dać znać, aby opuścić Lincoln kliknij, że opuszczamy. Misja zakończona. Pomocą syna Edwarda, Robinowi udało się opuścić majątek Lincoln, lecz jego sytuacja nie jest wesoła. Nie udało mu się odnaleźć swojego ojca chrzestnego i nie wie, gdzie ma szukać pomocy. Ponadto młody człowiek donosi naszemu bohaterowi o tym, że sytuacja jest gorsza niż się wydawało. Szeryf rządzi okolicą żelazną ręką, a każdy, kto mu się sprzeciwi, zostaje stracony. Tylko niewielka grupa ludzi dowodzona przez Statleya, rzemieślnika, odważyła się mu przeciwstawić. Niestety zostali niedawno pojmani, wkrótce trafią na szubienicę. Ludzie ci mogliby bardzo pomóc Robinowi. Musimy ich uwolnić. Będę czytał tylko takie bez dubbingu, jak się domyślacie. Tutaj właśnie zbieraliśmy kasy, pieniądze, wszystko fajnie. No, a to jest poziom drugi, ale z poziomem drugim widzimy się w kolejnym odcinku. Wiecie, mam nadzieję, że się spodobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie ciepło, pa pa.